płot. Z płotem. Z jakimś metalem. To z geografii, ale nie wiem z jakim. Płock. Z elektrownią. Jak gdzieś na wschodzie, pewnie jest na zachodzie. Ja pewnie z nad morzem, ale pewnie jest gdzieś w Tatrach. Płock? Petropłock. Petrochemia, coś takiego. Co wiecie na temat miasta Płock? Płock? My wiemy dużo o Pile. Z dziurawymi drogami, jeśli się nie mylę. To jak się przejeżdża, to tam są takie blaszane jakieś rury i tak dalej, błyszczy to. Pani co, ja jestem z Warszawy, więc ja nie powinnam się wypowiadać. Ale no, jeśli w Płocku się dowiem, że jest impreza rekonstrukcyjna, jest jakaś bitwa, to ja bardzo chętnie przyjadę. Postrzelać z łuku, pozabijać szablą. A z czym się panu kojarzy miasto? Z petrochemią. A z czego Płock słynie? Z rafinerii. Tylko. Tylko z rafinerii. Z katedry. O, z katedry jest, tak. W pobliżu są duże zakłady, rafinerie. O kurczę, z petrochemii. Płock? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może gdzie tankujesz paliwo? Rafineria? Nie mam pojęcia, nie? Naprawdę. Ale żadne też ci nie przychodzą do głowy? Płock. Płocki festiwal? Nie, niestety. Z muzyką nic się nie kojarzy? Żaden festiwal? Coś było, kurczę. Błażej, jakiś pomysł? Myślę, czekaj. Coś było, ale nie pamiętam co. Nic. Reggaeland Audio River, nie słyszeliście nigdy o takich festiwalach? Nie, pierwszy raz słyszałem. Polish Hip Hop Festival? Jedna ze stolic Polski była. To prawda, tak. To był kiedyś stolicą Polski. A na mapce gdzie byś wskazał? Mniej więcej po środku. On jest jak Wisła płynie, to jest Płock, Włocławek, Aleksandrów Kujawski. No. Wiadomo o co chodzi, nie? No. Jest tak po środku naszego województwa, niższe bardziej. No, po środku województwa, ale nie waszego niestety. Naszego. Nie. Płock leży w województwie mazowieckim. O cholera. Czy słyszeliście kiedyś o Płocku? O czym? A festiwal żaden, Audio River, Reggaeland, słyszałeś o czymś takim? Jeśli dobrze kojarzę, to z rafinerii chyba. Tak, to prawda. A słyszał pan może jeszcze o jakichś innych inicjatywach związanych z Płockiem? Może jakiś klub sportowy, festiwal? Nie. Nie? To... A z czego miasto słynie? Płock. No, przejeżdżamy jak jedziemy do Warszawy tamtędy. Nie wiem. Może jakiś klub sportowy albo festiwal? Nie znam. Nie znasz? Kiedyś była jakaś impreza tam organizowana, ale teraz nie pamiętam, czy Płocka Nocka, ale strzelamy na Płocka Nockę. No, petrochemia, trochę historii. Ile? Paweł Włodkowicz, uczelnia. Gdzie wie pan, gdzie leży Płock? Je pars pas polonais, rien de tout, hein? Rien, complètement rien. C'est rien. Je suis désolé, vraiment, hein? Je connais pas quelques mots polonais. Nie mam pojęcia. A no nie wiem, może nazwa ci coś podpowiada? Z Płotkami. Nie wiem, rafineria, festiwal jakiś? Nie, z festiwalu. Piłka ręczna. Festiwal w Płocku? Chyba nie. Chyba nie kojarzę nic. Słyszałaś nigdy o Reggaeland albo Audio River? O Reggaeland. Moja kuzynka była w zeszłym roku. Z tego co wiem, macie jeden most przez Wisłę i petrochemię. Czy wiecie państwo, gdzie leży Płock? Nie wiem. Gdzie leży Płock? Nie. Znaczy, ja jak byłem młodszy, zawsze jeździłem do zoo z rodzicami do Płocka i generalnie z tym. Jeździłeś z Torunia do zoo aż do Płocka? Tak, aż do Płocka, bo w Toruniu zoo jest w porządku, ale tam jednak było zawsze więcej atrakcji. Mi z wioślarstwem, bo trenowałem wioślarstwo i zawsze w Płocku na dobrym poziomie wioślarstwo stało i w sumie to głównie z tym mi się kojarzy. Może ci się kojarzy z jakimś festiwalem? Ale to z geografii! Nie, geografia. Może ci się kojarzy z jakimś festiwalem? Nie kojarzy mi się żadnym, nie, niestety. I jak panu się podoba to miasto? Szczerze mówiąc, strasznie dużo nie zwiedzałem, ponieważ tam głównie to jest biznes, więc odwiedzamy hotel i niektóre punkty, takie jak galerie popołudniami. Mówi pani, że z niczym się pani Płock nie kojarzy, a na przykład gdzie pani tankuje samochód? Na Orlenie. A wie pani, że Orlen to jest z Płocka? Aha, to już wiem. No oprócz tej petrochemii to raczej właśnie tak trudno z czymś skojarzyć. Przede wszystkim z architekturą renesansową. A słyszała pani może, nie wiem, jakimś aspekcie sportowym albo festiwalowym tego miasta? Nie. Czy jest? Ojej, będę pewnie w jakimś programie, tak? Z festiwalem reggae. Z czymś jeszcze? Z jakimś pomostem. No nie wiem, gdzieś koło Poznania. Czy Płock w ogóle może się z czymś kojarzyć? Boże, dla mnie nie. Dla mnie też nie. A gdzie panie tankują swoje samochody?
Petrochemii Płock. No, właśnie, bardzo dobrze. A jak duże może to być miasto? Ojej, na pewno mniejsze od Wrocławka. A czy festiwale pomagają w promocji miasta? Tak, oczywiście. Mhm. Bardzo, bardzo. W Płocku są trzy. Szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałam. Mamy festiwal reggae, festiwal muzyki elektronicznej i hip-hopowy. O czym to świadczy, że skoro są trzy duże festiwale, a o Płocku tak naprawdę mało ludzi może poza dlatego, nim wie? Może właśnie dlatego, że taki styl. Płock, słyszałem, tam jakaś firma, nie? Tak, rafineria, nie? Rafineria. Z Wisłą i z wyborami Miss. O, z wyborami Miss, doprawdy. Może sama startowałaś? Nie, nie startowałam, nie mam warunków niestety. A z Wisłą z rzeką, czy z Wisłą jako klubem sportowym? Nie, no Wisła jako klub to Kraków, z Wisłą rzeką. Powinno zrobić, abyś ty wiedział o nim. No nie wiem, może... Konkretnie o ciebie, jeżeli chodzi. Jakąś reklamę może, jakiegoś festiwalu w telewizji puścić albo w internecie. Tak? Dobra, to już znam. To już znam. Dzięki czemu, jakbyś mógł powtórzyć? Dzięki festiwalowi Oktoberfest. Dzięki. Wydarzenia? Coś, co z tym miastem się jakoś szczególnie... W Płocku? Tak. Była chyba jakaś bitwa. Muzeum Secesji. Jakaś impreza wzdłuż wałów. Jakieś wydarzenie w lecie, ale nie pamiętam. Kabaretowe lato, coś mi się wydaje. Nie blisko Warszawy, ale kawałek. Duże miasto, małe? Małe. Małe, ale znane. Znane z? Z nazwy. Dlaczego tak mało wiadomo o Płocku? Bo się nie reklamuje. Słyszałaś o takim mieście? Tak. I z czego słynie? Nie mam pojęcia. Z ryb? Ale muzyki słuchasz? Tak. Jakiej? Różnej. Elektronicznej? Tak. I nie znasz żadnych festiwali z Płocka? Nie. Łódzkie? Nie, myślę, że nie łódzkie. Jakieś festiwale, zabytki? Coś w tym kierunku? Z Płocka? Znane zespoły? Nie wiem. Ja to się w ogóle nie orientuję, tym bardziej jak jeszcze teraz dostałam pytanie, to nic mi po prostu nie przychodzi do głowy. Ale coś, czekaj, festiwale w Płocku, coś mi się kojarzy. No też, ale no nie wysławię się teraz. Nie, bardziej już bym się wysławiła o Mrągowie czy coś takiego niż o Płocku. Płocka, gdzie to może być? Płock? O, w województwie wielkopolskim. Wszystkie. Co by miasto mogło zrobić w takim razie, żeby dotrzeć do warszawiaków? Może jakiś festiwal? Płock kojarzę z petrochemią na pewno. No z czymś jeszcze to nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No tylko z petrochemii go kojarzę. Wiem, że tam robią, jest rafineria, tak? Tak. No dokładnie, no to w sumie tyle. Żadne zabytki, nic? Nie, niestety. Szkoda. Mamy ładną skarpę. Nie byłem, ale może odwiedzę niedługo. Co wiecie o Płocku? Z czym się kojarzy? Wiecie cokolwiek? Nie. O Płock chciałem.